Starosielskie baśnie, legendy i bajania. Czyta Mariusz. Wysrywy opublikowane w dniu 9 sierpnia w piątek. Pierwszy wysryw nagrywany był w niedzielę. Końcówka rozmowy ze Srawkiem, z niby Madery, bez rewelacji. Cały odcinek z Krzysztofem w nastroju melancholijno-funeralnym. A wszystko przez statyf redaktora i Rafała od zawsze dziewice. Którzy nie chcą Krzysztofa nigdzie wozić, a prezesina nawet telefonu nie odbiera. No cóż, pewnie grzebie. Monolog Krzysiowy. Zdechnij, knurze. Młotek wziąć i jebnąć w łeb. Leż, śpij w domu, zdychaj, knurze. To twoje zadanie. Zdechniesz, to przejmę twój domek. O kim Krzysztof myśli, nie chce zdradzić. Statyf, redaktor, próbuje uspokoić Krzysztofa zagadywaniem o Lublinka Bożego, ale po chwili smutek powraca. Krzysztof dopytuje o to, co zrobi Statyf, redaktor, gdy Krzysiu zejdzie. Czy okno wybije, żeby wejść do domku i zobaczyć, co z nim. Redaktor mówi, że wezwie policję, żandarmerię i niech oni go podnoszą. A jak zapytają, czemu przy nim nie był, to powie, że nie był i już. Potem mamy ostatnie słowo Krzysztofa do widzów bo to już ostatnie minuty sekundy lata dla Krzysztofa Ja sam w domu jak nogi wyciągnę nie będzie komu świecy krzyża postawić Jarek wejdzie i zapyta czemu nic nie mówisz knurze chłopaki zdejmą krzyże obrazy wiszamy buteleczki puszeczki do nich się modlić będziecie bo dla mnie dni moje policzone sekundy minuty Krzysztof nie wie jednak Ile konkretnie tych dni pozostało dla jego. Życzenie Krzysiowe jest takie, by w świętej lipce zawalić jego do jamy. Jak chcecie, może być nawet nogami do góry. Zawalać jego do jamy mają tylko grabiarze. Krzysztof nie chce, by byli przy nim Sradek ani statyw redaktor. Tylko grabiarze. Ostatnie dwie minuty filmu to Krzysiu nie płacz, nie płacz, bo nie będę tego nagrywał. W drugim Wilmie mleczna ekipa uczciła początek weekendu wysrywem, który ciężko przetrwać. 23 minuty pierdu-pierdu. Krzysztof wita statyw redaktora pretensjami o to, co on u niego schował. Przez 3 minuty panowie przekomarzają się. A co schowałem, nie powiem. Dobrze wiesz, nie się to przyda. A Krzysztof przy tym, zapamiętałem, drapie się po plecach. Po cięciu montażowym nasi Milusińscy siedzą już na podwórku. Krzysztof oczywiście z latarką na łypie. Choć Wilm z godziny 17.04 i z datą 6 sierpnia. Następuje czytanie listu. Widz komentując niedawne odpalanie kosiarki, powątpiewa w umiejętności mechaniczne Krzysztofa. Krzysztof tłumaczy, że kończył zawodówkę i technikum w zawodzie mechanika, a nie elektryka. A teraz wszędzie jest mechanika, i jak się część jakaś zepsuje, to trzeba mieć komputer. Poza tym on nie musi się znać na wszystkim. Dawniej kosiło się kosami, pługi byli, kosiarki konne i tam się trybiki psuli, a teraz wszystko jest na prąd. Krzysztof stanowczo zaprzecza, jakoby szkołę podstawową ukończył dzięki łopówkom i alkoholowi, którymi tatuś niby obdarowywał nauczycieli. Krzysztof uczył się sam w Wilkowie a od klasy piątej już w stoku. W szkole on i Bogutek byli grzeczni, spokojni aż za bardzo, bo dyrektorka i wychowawczyni musiały namawiać ich, by podrywali dziewczyny, a agatkę to właśnie wychowawczyni polecała dla Krzysia. A poza tym to Krzysztof sam resory u Lublinka zmodyfikował i zamontował sam tak zwane bycze jaja, by Lublinek bardziej ładowny był. Statyw redaktor chwali Suma Wąsatego za udostępnienie linku do zbiórki dla Marcina, chwali brata Piotra Pawła z Warszawy za wpłacenie 200 zł. Krzysztof zapowiadał wcześniej, że wpłaci 1000 złotych, a teraz już się zastanawia, czy pomóc, bo on pyskował do mnie, a ja do nikogo nie pyskuję. Ogólnie obaj panowie przestali używać pseudonimu Pato. Teraz to już jest Marcin. Autor listu dostaje ekspozę od Krzysztofa. W nim nagana zapisanie kłamstw. Zaliczenie widza w poczet Meneli. Oczywiście stąd, bo na kopercie czarna kropka jest. A to tylko białostocki znak. Krzysztof nawet wie, z której poczty. Tak więc autor listu jest Menelem z stoku, a nie z Olsztyna, jak ukazuje stempel pocztowy. Specjalnie dla tego gościa jest opowieść o chłopu z Wilkowa, który się zapił i autor listu też się zapije, jak będzie takie bzdury pisał i wysyłał Krzysztofowi. Statyw redaktor polaz do skrzynki po kolejne listy, bo muszą się spieszyć, bo grzmi – intra nadal brak.